za kilka dni mija 25 lat od momentu, od dnia, w którym powstało Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, tutaj nazywało się Sekcją Medycyny Estetycznej w każdym razie, 11 października 1993 roku. Jak się rozwinęła medycyna estetyczna, chyba nie potrzeba mówić, widzimy, jak to potężna branża w medycynie się, jaką potężną branżą stała się medycyna estetyczna. Ilu lekarzy ją praktykuje, ilu jest odbiorców, pacjentów. Ogromną drogę zrobiliśmy, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Chyba nie, że jesteśmy, co chyba jest powodem do dumy, największym towarzystwem naukowym w Europie, jeżeli chodzi o ilość członków. Liczymy już ponad 1700 lekarzy. Wszystko to było bardzo ciekawe, myślę, inspirujące, czasami denerwujące, bo tak też się dzieje. Kilka razy się spieraliśmy, ale mamy wrażenie, że pomimo problemów, jakie nasze środowisko też ma, chodzi głównie o to praktykowanie medycyny przez osoby, które nie mają dyplomów lekarskich, pewne problemy nasze wewnętrzne też, wynikające może z takiego właśnie gwałtownego i szybkiego rozwoju tej dziedziny, ale mam wrażenie, że jesteśmy na dobrej drodze i za rok spotkamy się znowu, będzie to znowu wielkie święto. Dla nas to jest święto. Kongres medycyny estetycznej, w związku z tym, że jest to działalność wyłącznie prywatna, to jest taki moment, kiedy się możemy spotkać, porozmawiać, podyskutować, to jest święto. Także dziękujemy i Państwu również, i odbiorcom, którzy może będą słuchali tej wypowiedzi, za aktywny udział i kolegom lekarzom, że przyjechali i poświęcili 3 czy 4 nawet dni swojego czasu. Było to chyba dobre spotkanie.